Jak zadośćczynić Bogu za nasze grzechy? Jak przebłagać Boży gniew? To temat naszej dzisiejszej konferencji. Ufajmy Panu. Kochani siostry i bracia, drodzy internauci, witam Was bardzo serdecznie. Temat naszej dzisiejszej konferencji wiąże się bardzo ściśle z poprzednią konferencją, w której mówiliśmy o Bożym gniewie, o tym, że Bóg jednak karze wbrew różnym fałszywym opiniom, dziś bardzo popularnym nawet pośród ludzi, którzy uważają siebie za głęboko wierzących. Jak uśmierzyć ten Boży gniew? Jak zadośćczynić za nasze grzechy, tak żeby Boga przebłagać? I sam Pan Jezus do siostry Faustyny bardzo często o tym mówił i Matka Najświętsza, kiedy przychodzi w licznych objawieniach, począwszy od objawień fatimskich, poprzez Medjugorje, aż do Trevigiano Romano, mówi do nas o tym i wzywa nas do pokuty i do zadośćuczynienia za grzechy. Co to jest to zadośćczynienie Bogu za grzechy? Bo wielu ludzi mnie pyta, proszę księdza, jak to rozumieć? Co to znaczy zadośćuczynić Bogu za grzechy? Czy w ogóle człowiek jest w stanie Bogu zadośćuczynić za jakikolwiek grzech? Przecież grzech jest tak wielkim złem, każdy grzech, że wzbudza w Bogu potężny gniew. A czy cokolwiek jest w stanie ten gniew Boga przebłagać? No oczywiście, kochani, my ze swojej strony, jako słabi ludzie, gdyby nie łaska Boża i gdyby nie nieskończone Boże miłosierdzie, to nie bylibyśmy w stanie w żaden sposób zadośćczynić Bogu za zło popełnione. Ponieważ każde zło, świadome, dobrowolne, Boga w taki sposób potężny obraża, że Bóg nam w swoim miłosierdziu te grzechy odpuszcza, ale wynagrodzić Bogu za te grzechy, zadośćczynić, czyli wynagrodzić Bogu, wyrównać jak gdyby to zło, zasypać tę przepaść, która w wyniku tego zła powstała między Bogiem a nami, my nie jesteśmy w stanie jako ludzie. Jeżeli Bóg oczekuje od nas jakiegokolwiek zadośćczynienia, to tylko jako pewnego rodzaju znaku naszej miłości i tylko wtedy, kiedy odwołujemy się do zasług Jego bolesnej męki i śmierci na krzyżu, to wtedy On sam staje przy nas i razem z nami i zadośćczyni razem z nami swojemu Ojcu to zło, które my wyrządzili, żeśmy poprzez grzech. Nie wiem, czy pamiętacie, ale no na pewno pamiętacie, ale w tym momencie, czy Wam się akurat kojarzą słowa koronki do Bożego Miłosierdzia? Jeżeli nie, to ja tutaj pokojarzę te słowa z tematem. Ojcze Przedwieczny, mówimy w koronce, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. A więc, kochani, to, co ofiarujemy Ojcu, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, w modlitwie, która jest modlitwą na uświeżenie Bożego gniewu, to nie są jakieś nasze dobre uczynki, to nie jest nasza modlitwa, nasze wysiłki, zasługi, nasze łzy, nawet nasze cierpienia, ale ofiarujemy Ojcu ciało i krew, duszę i bóstwo, Jego Syna. A więc odwołujemy się do męki i śmierci Jego Syna. To jest ten dar potężny, który żeśmy otrzymali od Jezusa, i który możemy wykorzystać w naszej rozmowie z Ojcem, kiedy błagamy Ojca o przebłaganie za nasze grzechy i za grzechy świata, możemy Mu ofiarować to, co nie jest nasze, to, żeśmy otrzymali. W jakiś sposób to już jest nasze, bo to nam ofiarował Jego Syn. Dał nam to w prezencie, swoją krew, swoje ciało, swoje cierpienie. Kochani, no to jest coś wspaniałego, coś niespotykanego, nigdy tego nie ogarniemy, nie zrozumiemy, że możemy tutaj w naszej relacji z Ojcem, w naszym
stawali przed Ojcem w duchu przebłagania, ofiarować Ojcu to, co dał nam sam Pan Jezus. No i wtedy dajemy Ojcu największy dar, jaki możemy Mu ofiarować, bo Jego własnego Syna, cierpienie tego Syna, drogocenną krew, Jego mękę. No i wtedy Ojciec przyjmuje to wszystko, przyjmuje z miłością, z wdzięcznością i nie może nas karać. To jest ta modlitwa na przebłaganie Bożego gniewu. Ale do tej modlitwy, do tego, co nie jest nasze, to, że im otrzymali, co ofiarujemy Ojcu, możemy dołożyć i musimy dołożyć to, co jest nasze. A więc te nasze drobne rzeczy, które same z siebie nie mają wielkiej wartości, ale połączone z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa, nabierają potężnej wartości. Nabierają, jak Matka Najświętsza powiedziała w objawieniu w Fatimie do widzącej Łucji, nabierają wartości zbawczej. Zbawczej wartości nabierają. Jakie to są rzeczy? Nasze cierpienie, nasza samotność, nasze takie czy inne problemy, trudności, nasze choroby, te wszystkie trudne rzeczy, które przeżywamy, ale i nasze radości możemy ofiarować, nasze zwycięstwa i momenty piękne i wzniosłe, ale i nasze klęski, nawet nasze upadki połączone z męką, śmiercią Jezusa Chrystusa nabierają innego znaczenia, bo nabierają znaczenia zbawczego, zwłaszcza te upadki, z których powstajemy, w których pokonujemy naszą słabość, powstajemy Jego mocą. Dlatego, kochani, nasze życie, które przeżywamy w całkowitym zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, może mieć wymiar zbawczy i wymiar nadprzyrodzony i wymiar zadośćczyniący Bogu, nie tylko za nasze grzechy, ale też za grzechy innych ludzi. Wielcy święci, ludzie, którzy bardzo kochali Pana Boga, przeżywali swoje życie właśnie w takim duchu, w duchu nieustannego zadośćczynienia Bogu za grzechy swoje i za grzechy innych. Siostrę Faustynę Pan Jezus kiedyś zapytał, czy chcesz być ofiarą, czy chcesz przeżywać swoje życie w kategoriach ofiary za grzechy swoje, ale przede wszystkim za grzechy innych ludzi, bo jakieś tam grzechy Faustyna miała. Ona się ofiarowała za grzechy biednych grzeszników, jako ofiara przebłagalna. I Faustyna się zgodziła i całe jej życie właśnie było naznaczone potężnym cierpieniem. To wszystko, co przeżywała, i te duże cierpienia, i te małe, i jakiekolwiek trudności, cokolwiek przeżywała, przeżywała w duchu wynagrodzenia Bogu za grzechy całego świata. Kochani, oczywiście Pan Bóg tego nie potrzebuje. Pan Bóg nie potrzebuje w ogóle, żebyśmy Mu wynagradzali. Pan Bóg nie potrzebuje tego, żebyśmy Go przepraszali. To my tego potrzebujemy. To my potrzebujemy, żeby ta jedność ludzi, którzy utracili przyjaźń z Bogiem, została przywrócona. My potrzebujemy Boga jak powietrza do oddychania. My potrzebujemy Jego przyjaźni. My potrzebujemy Go przepraszać. To my potrzebujemy, nie Pan Bóg, ponieważ Pan Bóg jest absolutnie święty, doskonały i nawet nasze największe grzechy Panu Bogu nic nie ujmują, a nawet nasze największe modlitwy Panu Bogu nic nie dodają, nawet nasze największe posty, pokuty. Natomiast człowiek, kiedy popsuje tę swoją relację z Bogiem poprzez grzech, potrzebuje tę relację odbudować, bo bez Pana Boga jesteśmy nieszczęśliwi. Bez Pana Boga jesteśmy bardzo nieszczęśliwi. Ale co jeszcze gorsza, przyjąc tę relację przyjaźni z Bogiem, zasługujemy na Boży gniew i na Boże kary. I żeby uniknąć tych Bożych kar, tego Bożego gniewu, tylko w taki sposób możemy Boga przebłagać, odwołując się do bolesnej męki Jego Syna i łącząc z tą bolesną męką, z zasługami tej bolesnej męki Jego Syna, nasze chociażby najmniejsze ofiary. Nieraz mi ludzie mówią, a proszę księdza, co ja Bogu mogę dać? Ja biedny grzesznik, jestem bardzo słaby, często upadam, potykam się, zmagam się sam z sobą, mam różnego rodzaju takie czy inne słabości, nałogi. Kochani, Pan Bóg no oczywiście chciałby całego naszego życia, całego przeżywanego w kategoriach zadośćuczynienia.
ale bierze, co mu dajemy. Pan Bóg oczekuje od nas wszystkiego, ale przyjmuje najmniejszą rzecz. Każdy z nas może przeżywać swoje życie w duchu wynagrodzenia i ofiary. Zaraz powiem, jak to praktycznie czynić. I każdy z nas ma wiele okazji do tego. My nieraz myślimy, że żeby pokutować, bo to zadośćuczynienie Bogu, to no, możemy nazwać pokutą. To jest słowo adekwatne, prawda? Każde zadośćuczynienie to jest pokuta, czyli ja Bogu ofiaruję rzeczy trudne, podejmuję jakieś rzeczy trudne, świadomie, dobrowolnie, żeby Boga przebłagać za grzechy moje i za grzechy innych ludzi. My możemy powiedzieć, dlaczego mam Boga przebłagać za grzechy innych ludzi. Każdy niech pokutuje za swoje grzechy. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii do apostołów, jedni drugich przemiona noście. Kochani, my jesteśmy wszyscy związani ze sobą. My, dzieci Boże, poprzez sakrament Chrztu Świętego jesteśmy dziećmi jednego Ojca. I jeżeli jedni grzeszą, to drudzy też z tego powodu cierpią. Jeżeli w Kościele jest wiele grzechu, wiele zła i Kościół zasłużył na kary i na Boży gniew, no to my, którzy może mniej grzeszymy niż inni, ale niemniej jednak też grzeszymy, musimy czynić wszystko, żeby tego Boga przebłagać. Ci, którzy więcej rozumieją, mają lepszą świadomość, są bliżej Boga, tym bardziej powinni pokutować z miłości do Pana Boga, żeby uratować ten świat, żeby uratować siebie w tym świecie. Pan Bóg przyjmuje taką pokutę zastępczą za innych ludzi. Rodzice powinni pokutować za dzieci, dziadkowie za wnuków. Ilu ludzi jest takich, Pan Jezus powie do Łucji, bodajże chyba w objawieniu, to było z sierpnia 1917 roku w Fatimie. Wielu ludzi idzie na potępienie, bo nie ma nikogo, kto by się za nich modlił i za nich pokutował. Kochani, Pan Bóg przyjmuje każdą pokutę, najmniejszą pokutę ofiarowaną za grzeszników. Zobaczcie, nawet taka mała sprawa, modlitwa o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Jak wielką ma wartość pokutną i zadośćczyniącą za grzechy świata, że Bóg ratuje wtedy jednego grzesznika od potępienia wiecznego, ile razy tę modlitwę odmówimy. Jest wiele możliwości, żeby pokutować. Możemy sobie wyznaczać jakieś posty, jakieś dodatkowe modlitwy. Możemy się umartwiać, odmawiać swojemu ciału jakichś przyjemności. No wiele, znam sposobów, wiele na pokutę i myślę, że i wy znacie. Przede wszystkim nasze ciało czego się domaga? Przyjemności. Nasze ciało się domaga przyjemności. Pan Jezus mówi do apostołów, że grzeszymy w potrójny sposób. Poprzez pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pychę tego świata. I ile razy te trzy rzeczywistości w sobie umartwiamy, a więc pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, albo pychę, no to tyle razy pokutujemy. A więc to może być post, to mogą być jakieś ograniczenia w jedzeniu, to może być jakieś upokorzenie, niesłuszne przyjęcie niesłusznych sądów, ocen ludzkich, przykrości, które nas spotkały. To wszystko, jeżeli będziemy przyjmować w cichości serca, nie tłumacząc się, nie robiąc afery z tego, że coś nas spotkało trudnego i złego, tylko jeżeli to wszystko będziemy do Boga odnosić i Bogu ofiarować w duchu wynagrodzenia, to może mieć potężną wartość zadośćczyniącą przed Bogiem. To może być wspaniała, wielka pokuta za innych i za nas. Ale też no, są tacy ludzie, którzy no, są słabi. Trudno im na przykład podjąć jakąś dodatkową pokutę, a nawet jest im bardzo trudno no, zaakceptować nieraz to zło, które ich spotyka bez ich woli, bez niesłusznie na nich spada. No i wtedy zaczynają narzekać, w jakiś sposób no, są niezadowoleni, nieszczęśliwi i tak dalej. Kochani, Pan Bóg przyjmuje nawet najmniejszą rzecz. Nawet najmniejszą rzecz. Nawet jeżeli ktoś mi coś powiedział, a ja mu nie odpowiem brzydko, nie, w ogóle nie odpowiem, zamilknę na to, to już może mieć wartość zadośćczyniącą i pokutną w naszym życiu. Także takich no, okazji do tego, żeby zadośćczynić Panu Bogu, naprawdę mamy wiele. No, codziennie, ja tak kiedyś
zacząłem liczyć, ile to mi Pan Bóg dał okazji do tego, żeby zadośćuczynić Mu za moje grzechy i za grzechy innych ludzi, to naliczyłem ponad 100 okazji w ciągu jednego dnia. Ponad 100 okazji naliczyłem. I to takich naprawdę, albo ktoś coś powiedział, albo ktoś się zachował tak czy inaczej, albo to, albo tamto. Takich malutkich okazji. Oczywiście no, wykorzystałem bardzo niewiele, może 10% z tych okazji, które Pan Bóg dał, ale Pan Bóg nam daje codziennie wiele różnych okazji do tego, żebyśmy do zadośćuczynili za grzechy nasze i innych ludzi, nawet nie szukając do tego specjalnych okazji. Sami nie musimy szukać, nie musimy sobie organizować takich czy innych sytuacji. Bóg się o to troszczy, żebyśmy taką okazję mieli. Ile to różnych no, przykrości nieraz codziennie nas czeka, trudnych sytuacji, jakichś niedogodności. No, uciekł ci autobus, stoisz na przystanku, deszcz leje, nie masz parasola, stoisz, na nos ci kapie. Możesz powiedzieć: Jezu, to z miłości do Ciebie, za moje grzechy i za grzechy innych ludzi. A możesz się wkurzyć i użyć brzydkiego słowa i ocenić tego kierowcę, który może miał przyjechać, a nie przyjechał. I tych, którzy budowali przystanek, a dziury są w dachu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kochani, widzimy, że każda sytuacja, najmniejsza, najdrobniejsza, może być dla nas sytuacją do tego, że będziemy zadośćuczynić, przepraszać, pokutować i wynagradzać, albo może być sytuacją do tego, że jeszcze bardziej będziemy grzeszyć i że będziemy Pana Boga jeszcze bardziej obrażać. No, to tylko zależy właśnie od naszego nastawienia. Maria prosi nas, błaga nas wprost, żeby w naszych sercach było nastawienie pokutne, żebyśmy mieli ducha pokuty w dzisiejszych czasach. Jeżeli będziemy mieli w sobie ducha pokuty w naszych sercach, to różne sytuacje będziemy mogli, umieli, Duch Święty nam to będzie podpowiadać, jak to zrobić, przekuć na zadośćuczynienie i na pokutę. Okazję wykorzystać taką czy inną, żeby Panu Bogu wynagrodzić za nasze grzechy. Warto często powtarzać: Jezu, jak nas coś spotyka trudnego, nawet małe rzeczy jak nas spotykają, przyjmuję to z miłości do Ciebie. Tę niedogodność przyjmuję z miłości do Ciebie. Walnąłem się w nogę, o jak mnie boli ta noga. Mógłbym zakląć, ale nie klnę. Mógłbym się od razu poskarżyć komuś, ale się nie skarżę. Jezu, to z miłości do Ciebie. Jako wynagrodzenie za moje grzechy. Stało się coś innego, no, drobne rzeczy nieraz, naprawdę drobne rzeczy. Ktoś na mnie źle spojrzał, ktoś mnie źle ocenił, ktoś na mnie huknął bezpodstawnie, ktoś się krzywo popatrzył, ktoś powiedział nieprawdę. Ile takich sytuacji, kochani, codziennie jest? Ile mamy takich sytuacji w życiu rodzinnym, małżeńskim, sąsiedzkim, zawodowym, w pracy? Ile Bóg nam daje codziennie możliwości, żebyśmy właśnie przeżywali nasze życie w duchu wynagrodzenia i ofiary. Twoje życie, mówi Pan Jezus do Faustyny, ma być ofiarą. I wszyscy wielcy święci przeżywali, i ci wielcy, i ci mniejsi, i ci, którzy dążyli do świętości, przeżywali swoje życie w kategoriach ofiary. Ja tak często patrzę na życie świętego Jana Pawła II, jako staruszek chory już bardzo na tego Parkinsona, nie mógł mówić, nie mógł się ruszać, nie mógł nic robić, a jednak chodził, działał, jednak chciał coś zrobić. To była jedna wielka ofiara z jego strony, kochani. Nadać naszemu życiu wymiar ofiarniczy. To jest zadanie dla nas na czas ostateczny. Maryja nas wzywa do tego, do widzącej Gizeli, ciągle powtarza o tym, że ludzie dzisiaj muszą pokutować. Każdy jest z nas wezwany do pokuty i każdy może pokutować. Nie ma takiej osoby, która by nie mogła pokutować. Nawet najmniejsze dziecko, jak mu się wytłumaczy, no na przykład dziecko chce loda, bo poszło z rodzicami na spacer i błaga, i tupie rękami, i płacze, loda chce. A mądrzy rodzice mówią: nie, nie dostaniesz loda, ponieważ musimy pokutować. Ofiaruj to Panu Jezusowi, że nie dostaniesz tego loda. Jutro dostaniesz, ale dzisiaj loda nie dostaniesz. Dzisiaj to jest ofiara Twoja z miłości do Pana Jezusa. Dziecko to zapamięta, nawet jeżeli nie przyjmie i nie zrozumie w danym momencie, ale to zapamięta i po jakimś czasie do tego wróci. Kochani, każdy z nas musi składać ofiary Panu Bogu. Bez tego świat rozpadnie się w drobny pył.
bez tego te kary, które wiszą nad światem, wszystkie się zrealizują, bo po stokroć żeśmy zasłużyli na Boże kary. Po stokroć świat zasłużył na Boże kary. Wszyscy ludzie, my wszyscy jesteśmy grzesznikami, jedni większymi, jedni bardzo wielkimi, inni mniejszymi, ale wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy się musimy nawracać i wszyscy musimy pokutować, a ci, którzy są bliżej Pana Boga i mają lepsze zrozumienie, czym jest pokuta, jaka jest wartość pokuty, jaka jest wartość zadośćuczynienia, my powinni żeśmy jeszcze bardziej pokutować i modlić się za grzeszników tego świata, za tych wielkich, zatwardziałych grzeszników, aby i oni zrozumieli wartość pokuty. O pokucie żeśmy powinni mówić naszym bliskim, wzywać ich do pokuty, wzywać ich do pokuty. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział, to są Jego pierwsze publiczne słowa. Nawracajcie się, pokutujcie i wierzcie w Ewangelię. Mamy nawracać się i mamy pokutować. Święty Jan Chrzciciel, kiedy udzielał chrztu w Jordanie, wzywał do czego? Do pokuty. I całe nauczanie Pana Jezusa, całe nauczanie od pierwszego wystąpienia aż do śmierci na krzyżu, to jest wielkie wezwanie do pokuty i do nawrócenia. Kochani, nie ma nawrócenia prawdziwego bez pokuty. Nie ma nawrócenia bez zadośćuczynienia. Dlatego jeżeli się chcemy nawracać, jeżeli błagamy o miłosierdzie dla nas, dla świata, o ratunek dla świata, to musimy Bogu wynagradzać te grzechy. Musimy Bogu wynagradzać. Jakie znaczenie ma wynagradzanie Panu Bogu? Święta Trenia Dzieciątka Jezus powie, że ile razy Bogu wynagradzamy, to okazujemy Mu dobrą wolę naszą. To jest, pokazujemy Bogu, że Go kochamy, że nam zależy na Nim, że On jest dla nas ważny, że ten grzech, który żeśmy popełnili, my czy inni ludzie, że już tego nie chcemy robić, że brzydzimy się grzechem, brzydzimy się grzechem tak, jak Pan Bóg się nim brzydzi. To jest bardzo ważne, żebyśmy Panu Bogu o tym często mówili, ponieważ no, gniew Boży w Panu Bogu powstaje właśnie z obrzydzenia do grzechu. I jeżeli Pan Bóg będzie widzieć, że i w nas jest obrzydzenie, wstręt do grzechu, a za grzechy, które popełniliśmy, Bogu chcemy wynagradzać i podejmujemy pokutę, no to Jego gniew będzie uśmieszony, będzie uśmierzać ten gniew. Pan Bóg będzie patrzeć na nas w sposób miłosierny. Pamiętajcie zawsze jeden warunek. Odwoływanie się do męki, śmierci i bolesnych zasług Jezusa Chrystusa. Zawsze odwoływanie się do Jego męki, do Jego ran, do Jego przelanej krwi. Dam taki przykład, że zobaczcie, człowiek wierzący i człowiek niewierzący cierpi tak samo. Dwóch ludzi w szpitalu było na sali jednej chorych. Jeden był niewierzący, a drugi był wierzący. Jeden Panu Bogu bluźnił i pytał, dlaczego ta choroba go spotkała i wyznawał swoją niewiarę i Boga nieustannie obrażał. A drugi chory na tą samą chorobę, obydwaj umierali. Łączył się z Bogiem, przepraszał Go za grzechy i swoje cierpienie, swoją chorobę ofiarował Bogu jako wynagrodzenie za swoje grzechy i za grzechy całego świata. Po ludzku cierpieli tak samo, ale od strony nadprzyrodzonej, od strony wiary są to dwie różne rzeczywistości. Cierpienie tego człowieka niewierzącego ateisty nie tylko, że nie miało żadnej wartości przed Bogiem, ale wręcz sprowadzało na niego Boży gniew i Boże przekleństwo, ponieważ w tym wszystkim Boga jeszcze obrażał. Natomiast cierpienie tego drugiego człowieka miało wymiar nadprzyrodzony, wymiar zbawczy i nie tylko, że było przebłaganiem za jego grzechy, ale też za grzechy innych ludzi. I nie tylko sam sobie otwierał drogę do zbawienia, skracał czyściec i przybliżał niebo, ale też pomagał w ten sposób innym. Na zewnątrz to samo, a od strony wewnętrznej no, dwie różne bajki, dwie różne rzeczywistości. Kochani, wynagrodzenie Panu Bogu, wynagrodzenie Bogu za nasze grzechy jest istotnym, bym chciał, jednym z najistotniejszych elementów naszej wiary. Jeżeli w naszej wierze, w naszej relacji z Bogiem nie ma ducha wynagrodzenia, to znaczy, że nie zrozumieliśmy w ogóle, czym jest grzech, czym jest pojednanie z Bogiem,
czym jest jego nieskończone miłosierdzie, którego chcemy doświadczyć. Nie zrozumieli, żeśmy naszej relacji z Panem Bogiem i naszej misji chrześcijan, ludzi wierzących, do której Bóg nas wzywa. Święty Paweł tak pięknie mówi: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A na innym miejscu powie, że w ciele moim dopełniam braki, udręk ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Oczywiście Pan Jezus męce i śmierci i cierpieniu Pana Jezusa niczego nie brakuje. Pan Jezus zbawił, odkupił świat w sposób doskonały. I to nie to, że święty Paweł musiał dopełniać czegoś tam, bo czegoś brakowało. Natomiast dopełnia w ten sposób, że korzysta sam dla siebie i dla innych. I dla innych korzysta. To znaczy tę mękę i śmierć Chrystusa czyni obecną w swoim życiu. Wykorzystuje ją dla swojego zbawienia i pomaga Chrystusowi poprzez swoją modlitwę i cierpienie dotrzeć do innych ludzi. Jak to się dzieje, no, że nasze cierpienie może otworzyć serca innych ludzi? Kiedy my ofiarujemy Bogu nasze cierpienie, naszą ofiarę, zadośćczynimy, pokutujemy, to tak bardzo wzruszamy Boże serce, tak bardzo poruszamy to Boże serce, że Bóg daje innym ludziom tak wielką łaskę, że oni tej łasce nie są w stanie się oprzeć. Nie są się w stanie tej oprzeć, tej łasce. To jest tak ogromna łaska, że ona porusza serca tych ludzi i oni się otwierają i nawracają nawet w ostatnim momencie swojego życia. Dlatego zadośćuczynienie i pokuta jest nie tylko potrzebna nam jako wynagrodzenie za nasze grzechy, ale jest też potrzebna światu, żeby inni ludzie się nawracali. Kochani, my nie mamy świadomości pojęcia, ile na przykład choroba jednego człowieka zjednoczonego z Bogiem, cierpiącego w szpitalu, bezimiennego, może zdziałać dobra dla całego Kościoła i dla innych ludzi. Przypomina mi się historia, którą nie tak dawno czytałem we włoskiej gazecie. Kapłana staruszka, który trafił chory na COVID do szpitala w Brescia w zeszłym roku i który swoją heroiczną postawą, modlitwą, cierpieniem, pięknym przykładem w chorobie, w cierpieniu i jeszcze piękniejszym umieraniem doprowadził do nawrócenia lekarza ateisty, który się nim opiekował. I ten lekarz opisuje to swoje nawrócenie, daje świadectwo, że no, był zagorzałym ateistą, bluźniercą, będącym daleko od Pana Boga, ateistą walczącym, nie tylko niewierzącym, ale walczącym i obrażającym Boga. I przykład tego kapłana i jego modlitwa, jego ofiara, bo on wiedział o tym, że ten lekarz jest ateistą i prawdopodobnie ofiarował swoje życie w jego intencji. Kiedy wiedział, że już jest chory nieuleczalnie, że umiera, ofiarował w jego intencji swoje cierpienia, modlitwy, to swoje umieranie w zjednoczeniu z Panem Bogiem i wyprosił łaskę nawrócenia temu człowiekowi. I ten człowiek się absolutnie nawrócił i dawał przepiękne świadectwo, bardzo głębokie świadectwo właśnie swojej wiary, którą no, otrzymał jako dar od Boga właśnie w tym szpitalu w Brescia tam. W momencie, kiedy wielu ludzi chorowało na COVID, a ten kapłan kiedy tam umarł. No, kochani, ja myślę, że takich historii jest wiele. Są dziesiątki, setki, jeżeli nie tysiące takich historii, tylko nikt ich nie spisuje, nikt ich nie opowiada. To jest właśnie wartość zadośćuczynienia, wartość cierpienia ofiarowanego za innych ludzi, które często jest dostrzegane tylko przez Boga. Nawet inni ludzie tego nie widzą. Faustyna w Dzienniczku pisze, że chciałabym tak cierpieć i być taką ofiarą, żebyś, Panie Boże, nawet Ty o tym sam nie wiedział. A więc chciałabym to ukryć nawet przed Tobą. No oczywiście to już jest taka wyższa szkoła jazdy duchowej ze strony siostry Faustyny. Widzimy, że no, jej miłość do Pana Boga była zupełnie bezinteresowna, absolutnie czysta i bezinteresowna. Nasza taka nie jest, chociażby mogła być i daj Boże, żeby taka była. Ale kochani, miejmy tę świadomość, że w Bożych oczach wszystko ma wartość, nic nie przepada. Nic nie przepada. Siostra Faustyna, która w Dzienniczku, jak to sama opisuje, odcedzała ziemniaki i nie mogła poradzić tym ziemniakom i dużo ziemniaków jej się wysypywało zawsze na podłogę, jak odcedzała.
ale jednak nie uciekała od tej pracy i odsydzała. Ofiarowała to Panu Bogu właśnie jako swoją pokutę i co pewnego razu otwiera pokrywkę od garnka, żeby ziemniaki odparowały, a tutaj zamiast ziemniaków widzi co? Bukiety, pęki przepięknych róż. I Pan Jezus do niej mówi, w taki sposób nagradzam Twoją ciężką pracę, Twoją ofiarę, Twoją pokutę. Kochani, nawet nie mamy pojęcia przez pokutę, przez zadośćuczynienie, jak wiele łask możemy sprowadzić na świat, na innych ludzi, jak wiele łask można wyprosić w rodzinach, dla swoich dzieci, wnuków, dla bliskich, żona dla męża, mąż dla żony, kapłan dla swoich dzieci duchowych, wierni dla kapłana, który może gdzieś się zagubił i zszedł na lewe drogi i nie żyje, pomoże mu tak jak potrzeba. Nie złe słowa, nie obgadywanie, nie krytyka, ale pokuta, pokuta, pokuta i jeszcze raz pokuta. W trzecim objawieniu fatimskim, w tej trzeciej wizji fatimskiej, w tej części, którą znamy, bo znamy tylko część, całości nie znamy, ale znamy wizję, nie znamy komentarza, to właśnie w tej wizji, to co zostało opublikowane i co znamy, to kiedy anioł gniewu Bożego ma zapalić świat, ma na świat spaść potężna kara za grzechy ludzi, a więc nie trzeba daleko szukać właśnie wiadomości o karach, które mają dotknąć świat, bo w trzeciej tajemnicy fatimskiej już znajdujemy anioła, wykonawcę gniewu Bożego, który ma ukarać świat, a kara ma być potężna. Taka sama kara jest opisana przez Faustynę w dzienniczku pod datą 13 września 1935 roku. Też anioł wykonawca gniewu Bożego z mieczem w ręku. I w tej wizji fatimskiej pojawia się napis, który dzieci zobaczyły i zapisała to Lucja. Pokuta, pokuta i jeszcze raz pokuta. Przez pokutę, kochani, możemy uratować wiele. Możemy uratować rodzinę. Rodziny możemy uratować, Kościół Święty, możemy go zmienić, możemy uratować świat poprzez pokutę. Dziś Bóg wzywa nas do wielkiej pokuty i znaczenie pokutne w naszym życiu mogą mieć najdrobniejsze rzeczy. Możemy sobie odmówić różnych rzeczy, możemy sobie odmówić codziennie jednej kawy, ci, którzy piją dużo kawy, możemy sobie odmówić coś słodkiego, palisz papierosy i mówisz, że nie możesz rzucić. No może i nie możesz. Ale zamiast 30 dziennie możesz wypalić na przykład tylko 10. Lubisz sobie zrobić codziennie na przykład drinka i wypić. A możesz sobie odmówić tego drinka i to będzie twoja pokuta. Masz inne przyjemności, możesz sobie odmówić tego i Panu Bogu ofiarować. Często mi ludzie mówią, proszę księdza, nie umiem pościć. Nie mogę pościć piątki o chlebie o wodzie, chociażbym chciał. Ale możesz pościć w inny sposób. Na przykład możesz zamknąć telewizor i pościć i pokutować. Możesz ci, którzy mają skłonności do wypowiadania wielu słów, do różnych krytyk, niepotrzebnych uwag, obmów, mogą pościć milczeniem, nie mówiąc, nie wypowiadając wiele słów. Słuchajcie, Pan Bóg nam daje codziennie miliony sposobów do tego, żebyśmy pokutowali. Miliony sposobów. Już nawet nie setki sposobów, ale miliony. Dlatego bądźmy ludźmi pokuty. Starajmy się pokutować jak najwięcej, bo w ten sposób możemy pomóc Bogu ten świat ratować. Możemy pomóc Bogu ratować biednych grzeszników od potępienia wiecznego. Możemy powstrzymać te kary, które wiszą nad światem. Możemy łagodzić Boży gniew, odsuwać ten Boży gniew od świata poprzez pokutę. Matka Najświętsza w objawieniach w Treviano Romano często nas wzywa do pokuty, często i mówi, że pokuta ma bardzo wielką wartość i że każdy człowiek, każdy, nawet największy grzesznik, nawet człowiek najbardziej słaby, może podjąć w jakimś sensie pokutę. A więc kogoś stać najwięcej, to bardziej pokutuje. Kogoś stać najmniej, mniej pokutuje. Ale każdy z nas może Bogu coś ofiarować małego w ramach pokuty. I do tego was bardzo zachęcam, wzywam was i bardzo was proszę o to, żeby nasze życie było życiem pokutnym, żebyśmy sobie sami nakładali pokuty. Ale już jeżeli tego nie potrafimy czynić i przyjmować jakichś wielkich pokut,
żebyśmy przynajmniej przyjmowali te pokuty, które sam Pan Bóg nam codziennie nakłada. To, co niesie nam życie. Życie nam niesie codziennie różne okazje do pokuty, dlatego nie narzekajmy, nie utyskujmy, nie płaczmy nad sobą, nie litujmy się, nie narzekajmy, kochani, nie narzekajmy, ale przyjmujmy to wszystko, co nas spotyka, z radością wiary i w duchu pokuty. W ten sposób możemy łagodzić Boży gniew, Panu Bogu wynagradzać, no i ratować sami siebie od potępienia wiecznego, od kar czyśćcowych, które po śmierci nas czekają, i pomagać też Panu Bogu ratować innych ludzi. Ilu ludzi dzisiaj stoi na granicy potępienia wiecznego? Nie mamy pojęcia. Ja już o tym mówiłem wielokrotnie, że więcej ludzi każdego dnia, tych, którzy umierają, o wiele więcej idzie na potępienie niż na zbawienie. Matka Najświętsza nam o tym mówi w różnych objawieniach, począwszy od Fatimy aż do ostatnich. Dlatego potrzeba wielkiego targu z Panem Bogiem. Wielkiego targu, dosłownie używam tutaj słowa targu takiego z Panem Bogiem, żeby tych ludzi jak najwięcej utargować, wydrzeć ze szpon szatana, żeby tych ludzi jak najwięcej uratować dla Boga, dla wieczności. Możemy to zrobić poprzez modlitwę i pokutę. Poprzez modlitwę i pokutę. Kochani, to już ostatnia myśl, którą was zostawiam. Niech wasze życie, to Matka Najświętsza często, bardzo często o to prosi. Niech nasze życie będzie naznaczone dwoma elementami: modlitwą i pokutą. Modlitwą i pokutą. Ostatnio zapytałem właśnie w objawieniach w Trewiniano, zapytałem poprzez widzącą Maryję, co jest ważne w moim życiu duchowym, jakie elementy to życie duchowe powinny charakteryzować to moje życie kapłańskie, i otrzymałem taką odpowiedź: modlitwa i pokuta. Modlitwa i pokuta. I sądzę, że to Maria zaleca każdemu z nas, i tym się z wami dzielę, i tak was bardzo proszę. Ja jako kapłan, świadek Trewiniano Romano, który tam często bywa i dotyka tych różnych rzeczy, które tam się dzieją, tak was bardzo proszę, niech wasze życie będzie naznaczone modlitwą i pokutą, a wtedy będziemy mili Panu Bogu, Bóg będzie mógł nas używać, wykorzystywać do dzieła ratowania tego świata. Na zakończenie was błogosławię. Jak zwykle dziękuję za modlitwę i za wszelkie wsparcie, jakie nam udzielacie. Niech wam Pan Bóg stokrotnie wynagrodzi, stokrotnie i jeszcze dołoży. Dziękuję wam za wsparcie materialne, którego nam udzielacie poprzez naszą fundację, i proszę o jeszcze, zwłaszcza na to dzieło pustelni, którą bardzo byśmy chcieli powołać do istnienia, pustelni triumfu niepokalanego serca Maryi. To jest takie nasze marzenie, które jak gdyby z inspiracji samej Matki Najświętszej powstało, i czujemy, że musimy, jak gdyby powinni, żeśmy na to wezwanie odpowiedzieć. Dlatego za wszelkie wsparcie bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy. To wsparcie, które nam udzielacie, to wykorzystujemy do różnych celów i na bieżące potrzeby, i na te akcje, które podejmujemy, różne ewangelizacyjne. Między innymi na te programy tutaj też, które prowadzimy internetowe, i chcielibyśmy też powołać do istnienia tę pustelnię, która by była takim miejscem modlitwy, pokuty i spotkania z Bogiem i Jego Matką. Na te czasy ostateczne takich miejsc, szczególnie przez Boga wybranych i pobłogosławionych w tych czasach dzisiejszych, bardzo potrzeba. Dlatego bardzo, bardzo wam dziękujemy za wsparcie i prosimy o jeszcze. Kochani, błogosławię was na zakończenie, na ten czas wakacji, kończących się już wakacji, na waszą współpracę z łaską Bożą. Niech Bóg błogosławi was, wasze rodziny, wszystkie wasze sprawy, żebyście żyli i działali według Jego świętej woli, w duchu pokuty i zadośćczynienia za grzechy swoje i za grzechy całego świata. Pan z wami i z duchem twoim, przez niepokalane serce Maryi, przez przeczyste serce świętego Józefa,
przestannictwo naszych świętych patronów, aniołów, archaniołów, wszystkich duchów niebieskich, niech was błogosławi, broni i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Ufajmy Panu. Ufajmy.